Zapraszam na Nobody Wants to Die. Living in pain, plagued by sickness, haunted by your own looming mortality? Not anymore. Now there's Icarite, a technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right. Humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now, when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any lapsed subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Wow, ależ to wygląda. Proszę państwa, mamy XXIV wiek. That's not the point. Then at least tell me what's going on. O, XXIV wiek, nieśmiertelność, abonament na ciało i detektywów. Just watch, okay? This is the best part, where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? Want me to question you? Don't you want to? No to ciekawie się rozpoczyna. Taki Blade Runner, nie? To mi się tak z Blade Runnerem już kojarzy na początek. Będziemy mieli oczywiście takie zagadki detektywistyczne, ale to wszystko po kolei. Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? Nie, pewnie, że nie. No i mamy głównego bohatera, Jamesa. James, would you love me if I had an ugly shell? Or a shell like that one? Would I love you if you had a guy's shell? That's your question? Or if I didn't have a shell at all? Hmm. Ale no detale niesamowite, nie? Czy ona jest prawdziwa? All units code 305. Prohibition violation at intersection of Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Oj, serio? Nawet wiek zmienili? No to tak. To już mi się kojarzy też z Bioshockiem, taki Blade Runner z Bioshockiem, trochę cyberpunk, ale to jest XXIV wiek, rok 2300 z hakiem, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Czyli tak, mamy tutaj interakcje różne. Zobaczmy najpierw gazetę. Wielki gest wielkiego człowieka. Edward Green sponsorem wystawy w Central Parku. Już w najbliższy piątek Central Park wypełnią skarby upamiętniające dziedzictwo starego kontynentu. Wstęp wolny dla wszystkich mieszkańców Nowego Jorku. I co ważne, akcja dzieje się w Nowym Jorku. Wszystko dzięki szczodrości słynnego polityka. Całość na stronie 3 do 5. Na zdjęciu Edward Green, polityk, milioner, filantrop we własnej osobie. Kryzys. Ustawa czy weto? Kongres nie wycofuje się z kontrowersyjnej i budzącej niepokój Amerykanów ustawy o obniżeniu
wieku darmowej subskrypcji z ciał 21 do 20 roku życia, czyli już będzie trzeba od 20 roku, nie? Prezydent zapewnia, że rozważy wszystkie opcje i nie zawaha się powiedzieć weto. Czytaj na stronie 6. Ale czy my naprawdę myślimy, że Ziemia przetrwa do tego czasu? Ja bym się zastanawiał. Skandal w TV. Telewizji. Drake Star odchodzi z dni wiecznego życia. Przyczyną obyczajowy skandal i ciało, w którym nie czuje się sobą. Wywiad, strona 2. Pogoda. Synoptycy przewidują umiarkowane zanieczyszczenie powietrza, standardowe procedury dekontaminacji. Możliwe przelotne opady kwaśnego deszczu, temperatura powietrza od 14 do 17 stopni. No to jeszcze da się żyć, tak? I tu możemy sobie obracać. Niesamowite. Dobra, to co, pijemy? O, tu coś mamy. Dowód. O, to są dowody, tak? No i teraz od razu pytanie dla was. Zrobimy sobie taką pierwszą pokazówkę, przegląd. I dajcie znać, czy chcecie zobaczyć całą serię. Ale na razie oglądajmy. Po tym odcinku zdecydujemy. O, mamy Gnata. Nie no, Blade Runner jak nic. Sullivan. Ale to jest właśnie bardzo ciekawy setting. Oj. Bo to się dzieje znacznie później. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, chief? I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Did you hear this? Fuck! What are you... Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon, that's just got him convinced. You're no fucking medical miracle, James. No i mamy też wybory. Ciekawe, jak będą wpływały, nie? Może na jakoś na fabułę. Chief, we've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this fucking job like nobody else. And you know I've got your back too. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Ale... Podpis ominie wszystkie testy i komisje. Why do I feel like there's a butt coming? Because you're fucking difficult. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So, I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. Ale kogo? To nie tą żonę? Dobra, co my tu mamy? Jeszcze jakieś takie dragi? Wycieraczki. A, można włączyć, wyłączyć. Ale zobaczcie ten deszcz, nie? No detal jest niesamowity. To jest na Unrealu 5. Dobra, tu możemy wyjść, ale jeszcze zobaczmy, co to jest. Ambrozja. Jakieś piguły. No jest takie ze szczęściem. Dobra. Fajnie, fajnie, naprawdę. Na razie mi się podoba. Detal dobry. Nowe ciało. Ale tu jest taki już totalny transhumanizm, nie? Another 100 fucking years of work in Texas. Great. Nieśmiertelność normalnie. Może to jest jakaś opcja. O, na czas nieokreślony zawarta dnia 9 października 2329 rok. Szok, nie? W centrum transmisji świadomości w Nowym Jorku między James Cara, to my, legitymującym się ID, zwanym dalej biorącym, a urzędem kondycji zwanym dalej użyczającym. Umowy ciało. Wiek 42 lata.
1,85 m, 74 m. Męski. Kolor oczu szary, klasa E. Zniżka 50%. Znaki szczególne. Kot kreskowy na prawym przedramieniu, liczne blizny na tułowiu. Biorący zobowiązuje się do stosowania ogólnych zasad użytkownika regulowanych kodeksem ciał pod rygorem grzywny, pozbawienia wolności i lub utraty prawa do użytkowania ciała. Szok. I tu mamy kodeks używania ciała, nie? Bardzo ciekawy koncept. Biorący zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności ciała wyszczególnionych w załączniku pierwszym pod rygorem grzywny, pozbawienia wolności lub utraty prawa do użytkowania ciała. W przypadku wydalenia ze służby New York PD biorący zobowiązuje się do bezzwłocznego uregulowania zniżki pracowniczej użyczającemu na indywidualny numer rachunku obywatela pod rygorem natychmiastowej utraty prawa do użytkowania ciała. Nie, to jest jakiś szok. Już w ogóle nie ma nawet własności ciała, nie? To jest, zobaczcie, że teraz mamy cały taki dyskurs odnośnie tych subskrypcji, że wszystko jest na kredyt, wszystko jest na jakieś abonamenty, a tu będzie ciało na abonamenty, no według takiej filozofii tutaj w tej grze. Times Square. Ja ci kręcę. Latające samochody. Manhattan. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But of course drowning is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. Ej, powiem wam, że... James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, chief. You're already on the line. James. Sarah Cott. Sarah. James Carroll. Let me go pull some strings. Back in a minute. Sara. Czyli nie ta żona. No dobra, zaprzyjaźnimy się z nią. A ciekawe, co na to żona. He dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Crap. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too. What can I say? Your reputation precedes you. Especially after you fucked up half the city with that train. Wow. To jakiś Johnny Silverhand. Ej, ale tak ładnie początek wygląda, że ja jestem w szoku. No Bioshock jak nic. Tylko nie jest takie podwodne. I don't remember much about the accident. People tell me it was kind of a spectacle. You don't remember. So what, you haven't synchronized yet? Chief Steiner trusts me. That ought to be good enough for you too. Yeah, well, so did your partner, right? The one who ended up having to get their ego right reconstructed. Okay, I'm back. So we're best friends now, right? Sorry, boss. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Karen. Look, you don't have to trust each other. Just report everything. Got it? Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. No ale setting, mega, naprawdę mega to wygląda. Dobra, co my tu mamy? Jakieś miejsca. Tam ciekawy ten Ikarus był, nie? Teraz jest za tym pojazdem. Ale patrzcie, takie wieże. James, are you there? Taki wiadomo, Deus Ex, do wszystkiego można porównać, co znamy, no. Będziemy jakieś takie mieli pewnie flashbacki. Dobra, zobaczmy to. Czy ja mogę teraz do różnych lokacji iść? To zobaczymy pierwszą. More and more of the city, doesn't she? Sorry? Oh, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Dobra, na razie opisują miasto. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? It's the last place they play good old-fashioned crime stories. Yeah? You like watching how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. What? Wpływa na fabułę? To fajnie. Ale bardzo mi się podobają te wybory chociaż. Jakieś tam konteksty można sobie pozmieniać, nie? I kurde.
Co to za dobra giera jest? Za dobra? Na razie, zobaczymy jak będzie gameplay przebiegał. Ale ta muzyka, nastrój. Kurde, no fajne. Coś nowego. No i latające samochody. Zawsze chcieliśmy. Alternative to focusing on the symptoms. The memories. I'm 120 years old. And I don't have any strength left to keep recalling the past. 120 lat. Ja na razie w szoku. W cyberszoku jestem. To co, robimy serię, nie? Zobaczymy jak będzie przebiegała rozgrywka, ale ona ma być takim w stylu, powiedzmy, detektywa, taka bardziej przygodówka. Ale sam klimat mi się podoba. Oj, przepraszam, sam klimat mi się podoba. Bohaterowie są interesujący, cały plot początkowy na razie jak najbardziej ciekawy. No ale świat tu robi furorę. To jest coś innego niż znamy. Look, James, we got off on the wrong foot. It happens. You don't need to apologize. Oh, I know, and I'm not going to. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Who? Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Ale deszcz, naprawdę. Czy on jest takim renegatem? Nie. Sorry, can't hear you over all the noise. Great. Real mature. Nie pij. Czasami trzeba coś tam pokazać. Nie, czekamy cierpliwie. Właśnie możemy troszkę mu zmienić jakby zachowania, nie? To będzie ciekawe. Bo widać jakim tam jest człowiekiem, ale możemy go troszkę inaczej poprowadzić. Żeby się nawet trochę zmienił, zobaczymy. Bo tu widać jakieś piguły. Typowy taki detektyw z problemami. Z przeszłością, jak 120 lat to już wiele spraw widział. Ale fajne te analogowe, nawet tutaj zobaczcie te wyświetlacze, to jest ciekawe i ta kierownica, nie? Że w takim świecie to jakby wszystko się obróciło na głowie z powrotem. To jakby były takie lata wcześniejsze, nie? Ale jest połączenie już nowego. I nieśmiertelności. Nie, naprawdę dobrze to wygląda. To jest szok. To jest szokujące, bo to nie jest AAA. Zobaczcie, że to nie jest AAA, a wygląda o wiele lepiej niż większość gier. O, taki mamy, patrzcie. I to jest taki noir, stary styl. I latające do tego elementy. Fajne. Ale taki spokojny, jakiś taki Bioshock też mógł być w takiej stylistyce. Też by mógł być. Nie ma problemu. Zwłaszcza takie reklamy jakieś. James Kara, 77112P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116739. Thanks. 116739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it.
Ej, ale to może być mega dobre, bo patrzcie, że oni będą musieli się dogadywać nawet w jakichś tam błahych sprawach, żeby po prostu dostać dostęp, nie? Ale jazda, to nie będziemy mogli, albo lepiej, żebyśmy tego nie robili, żebyśmy nie wkurzali tej Sary, bo nawet nie będziemy mieli uprawnień, nie? Do niektórych rzeczy. Zobaczymy, czy tak będzie, ale tak może być. To co, jedziemy? Czy tak się rozglądam? Czyli co, świat stanął na głowie, zatoczył koło i próbuje zdobyć nieśmiertelność. No to jest ta pani, tak? Ale ciekawe, na początku mieliśmy cztery miejsca do wyboru i w zupełnie inne mogłem też rozpocząć. Bo tutaj jestem po tą paczkę. Ale szyby, deszcz. No nie, no jak tak będą wyglądały giery, to już jest dobrze. Tylko to wiadomo, jest takie zamknięte, no ale i tak spoko. Co to za przesyłeczka? A. Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. No worries. This information is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. No kurczę. Ofiara, misja, miejsce. Co jest dla nas najważniejsze teraz? Ofiara, bardzo ważna. Ofiara albo misja. All we have to do is yank the Ikarite out of the corpse and get it to the consciousness transmission center. You've done this before, huh? About 1,000 times. But why all the secrecy? Don't tell me this is about some bigwig getting caught with his pants down. Oh, what a fucking cliche. A, wszystko możemy sprawdzić, dobra. Myślałem, że muszę wybrać. Ale imersja niesamowita, naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem na razie, a wy? Dajcie znaka. Hard to confuse this mug with anybody else. Green's sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, yeah. I heard about that. Well, let me look it up. Yep. It's supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast, then. Okay, Green, Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit. Shit! Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck! You know who this guy is? Rutynowa robota. Nie, nie, dla niej będziemy spokojni. Ciekawe, czy tutaj, bo jeszcze nie widzę takich zależności, góra i ten bok, czy to są takie typowe dobre i złe, ale nie, widać, że odcienie szarości. Relax. Said yourself this was a routine job, right? Routine my ass. Green's the head of the Covenant. Not to mention he used to be the goddamn secretary of hell. Fucking hell, James. Why isn't this going through official channels? A, patrzcie. Coś mają za uszami. Przysługa. Nie, nie, prawdę, prawdę. Pewnie, że prawdę. It's a favor for the chief. What the fuck does Chief Steiner have to do with somebody like Edward Green? Green's been shaking down the city for 200 years. He's not gonna want the wrong people handling his Ikarite. That's where we slide in. Play this right, we'll come off like heroes. Well, heroes to the right people anyway. Look, there's always an upside to shit like this. You get Green's gratitude? Bet you left ass cheek, it'll speed up that dream promotion. Where's his body? Wow. Czyli tak, i tak będziemy musieli ten jego, no tą świadomość, pamięć, zwał jak zwał, tu jest to Ichoryt nazwane. Będziemy musieli przenieść dalej pewnie. Fifth Avenue, top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Wanna tag along? No. I'm not authorized for field work. Okay. O! Odblokowało mi się. You don't leave the house much, do you? What? What kind of question is that? I'm just connecting dots.
You haven't seen the ad that is literally everywhere, and you don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. And stop detective baiting me, or whatever the hell you call it. Ciekawe. Sure. You're right. Not my business. I'll respect your space. Thanks. I appreciate it. Mega, i tu się odblokowują kolejne opcje, nie? Naprawdę fajnie jest to na razie poprowadzone. Tutaj taka chemia już powoli między tymi detektywami. Nie mogą się za bardzo wkurzać na siebie, a pewnie by chcieli czasami. Czyli co, musimy to zapamiętać. James, I know you're not reinstated yet, but... Have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean? Thanks for the concern, but I've never felt better. I'll ping you when I get there. Car out. James out. No tu jakieś mamy moce. Ona nie jest prawdziwa. Okej. Jest na pigułach. So I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. Okej, co tu możemy? To jest chyba na razie taki profil psychologiczny. On tu się będzie rozwijał pewnie. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Green Tower. Piąta aleja. Ej, ale co tu jest grane, wam powiem. Przecież to wygląda jak jedna z najładniejszych gier. Mieliśmy ostatnio Senua, ale... Czy to w zamkniętym pomieszczeniu? Rewelka. Może nie jakieś tutaj odbicia idealne, ale... No jest sztos, nie? Wiadomo, jest wymagająca. Produkcja. James, camera. Oh. This was supposed to be an accident. Fucker's hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like, last? Mm-hmm. Let's pull the Ikorite and get out of here. Ikorite. Dobra. Naciśnij, aby otworzyć tryb podpowiedzi. Tryb podpowiedzi to jest coś takiego i tu mamy... Baterie na to, tak? Czyli nie możemy aż tak długo z tego korzystać. No ale... Nie, no bardzo dobrze wygląda, bardzo dobrze wygląda. To będzie mocna część tej gry. There was a pool of lecithin gel underneath the floor, feeding that big tree. Whole thing went up like a stick of dynamite. Powiem wam, że tutaj akurat z pierwszej osoby pasuje. Różne są koncepcje, ale detektywistyczne też często są z trzeciej osoby, ale tu wam powiem, że jak już jest taki bardziej immersyjny świat, to tu pasuje, nie? Huh. Didn't they have wings? Horses? No, Pegasi. Sarah, that's a horse. Pegasi are mythical creatures. Some paleontologist you are. These days, horses are mythical too. No, ja cię kręcę. To zwierzęta fikcyjne? Wait, are you screwing with me? James, end of topic. Dobra. Fajnie, fajnie się tutaj ta relacja. Well, I'm still gonna need a photo for identification. Jasne, spokojnie. Ta relacja może być ciekawa.
Ale... z tą żoną nie wiadomo, o co tam chodzi. On ma jakieś flashbacki, nie? Creepy. Czyli tak tą świadomość ogarniają. Arthur Boyle? The man who invented Icarite? They knew each other? How old was Green? Older than Icarite. How fucked up is that? Dying in the process of transplanting your own invention. His body rejected it, right? Guess he drew the short straw. That's not what I heard. I heard it was human error during the procedure. Wow, i tutaj... Arthur Boyle to jest 76, 2000, nie? Więc to jest no prawie te 300 lat, 250. I on został... No zginął, jak już wytwarzali te procesy. Tak. Ten, który dał nam życie wieczne. Ostatni, który umarł jako śmiertelnik. Ostatni. Niesamowite. Wynalazł, ale się nie załapał na to. A oni już tu żyją kolejne lata. Ten ponad 200, nie? Tam rządził. Może być też na każdym jakimś takim elemencie coś ciekawego. No, powiem wam, że interesujące. W ogóle taki lore tutaj budują, nie? Nie widziano jeszcze... Kto był nieszczęśliwy z tego powodu, że nie troszczy się o to, co się dzieje w duszy innego człowieka? Ci zaś muszą być nieszczęśliwi, którzy nie śledzą z rozwagą drgnień duszy własnej. Tu jest jeszcze Marek Aureliusz, nie? Urodzony w 121, zmarły w 180, cesarz, filozof, który władał jednym z największym imperium w dziejach. Rozmyślania to pośmiertnie wydany zbiór jego osobistych zapisków. To zbiór uniwersalnych i ponadczasowych mądrości. To drogowskaz dla wszystkich, którzy pragną zachować stoicki spokój i niezachwiany ogląd rzeczy na przekór przeciwnościom losu. Fajne. I tu ciekawe, jakie rzeczy zostały z naszych czasów, a jakie się zupełnie zmieniły, ale tak jakby właśnie świat zatoczył koło, nie? Tak jakby coś już się stało, jakiś był przełom, ale wrócili do tego, co było. Takie retro, można powiedzieć. Someone with the president? I recognize him. Wait, it's Green. Old shell? The first one. Wow! I teraz każdy może wyglądać inaczej, nie? Bo to jest powłoka. That's bullshit. Which does not change the fact that even before inventing the Icarite, he was a big shot in politics. Mhm. To patrzcie, jaka waluta, nie? Ichoryt. What the fuck is this? A bike. Or rather, a wheel off a bike. And people rode on it? How? Like a motorcycle. But you had to push those things around and around with your feet to make it go. Ouch. It's scary how little we know about the world before the Icarite. No wonder they don't teach this in school. Okej, czyli mamy taki świat przed Ichorytem. No i o tym właśnie mówiłem. Ten jest taki złożony, tak. On była tylko rama tutaj pocięta i koło, resztę sobie z drutu dołożyli. Może po prostu na wystawie tak dołożyli, bo znaleźli coś takiego. Ale ciekawe, jest naprawdę ciekawe. A zobaczmy, jak tą baterię... Nie, czyli to jest wielorazowe. No to dobra. Wow! Porusz, aby znaleźć dowody. Dowód tutaj? I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. I have an idea. And you won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Icarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Rekonstrukcja. Dobra. Menu gadżetów. Ręka rekonstruktor, tak? Zaawansowane narzędzie do odtwarzania miejsc zbrodni. O! Taki... Nie wiem, może brain dance albo coś? Trzy
Trzymaj wciśnięty Y i najdź na rekonstruktor i puść. Mamy, tak? No, mówiłem, że Bioshock. Wow, co tu jest grane? Rekonstruktor. Na podstawie zebranych informacji możesz zrekonstruować fragmenty zdarzeń. Przytrzymaj LT, gdy lewy pasek jest aktywny. RT, gdy prawy. Przytrzymaj, gdy oba paski są aktywne. Okej, czyli w ten sposób tutaj będzie. Czyli najpierw to. Później to. Później to. Co tu się wyprawia? Rekonstruktor pozwala przewijać czas. Żółte pole na pasku rekonstruktora wskazuje moment, w którym wydarzyło się coś istotnego. Super. Czyli on przewija w ten sposób te wydarzenia. Jako detektyw to jak najbardziej ma sens, nie? Taka umiejętność. Przytrzymaj LT, aby przesunąć wskaźnik na żółte pole rekonstruktora. Jeśli przesunąłeś wskaźnik za daleko, to przytrzymaj RT, aby wrócić do istotnego momentu. Wspaniale. Czyli tak, możemy plus minus jakby, tak? I tu jest coś. Przytrzymaj, aby przesunąć wskaźnik na żółte z powrotem. Tutaj mamy, tak? Wejdź do strefy. Wejdź do strefy anomalii i poszukaj kolejnych śladów. Czyli tu się coś dzieje. Jestem. Ale nadal tak wygląda. Nakieruj na głowę Greena i przytrzymaj A, by przeanalizować jego ichoryt. A i wtedy może jakoś dopasujemy, nie? The Ichorites melted. So? That's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just... I mean, fix it. Just reconstruct it or something. Sarah, listen. I've seen this before. Up close. Take a few deep breaths. Then we'll start looking for who did it. We have to report this. We have to. Anything beyond that, it's... I'm sorry. Mm-mm. Sarah, relax. You're not doing anything. Got it? You're not even here. If only it were that simple. Omega code 112358. Suspected murder. Wow! Ej, ale stopiony ichoryt, czyli nie tylko powłokę, ale i zniszczyli ten ichoryt, czyli po prostu go zabili, zabili tą świadomość. To jest szok. To jest dobre. A, czyli to aż tak. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. Mhm. Rekonstrukcja, gruba powłoka. James. Stop. Ej, on nie da. On nie da sobie już tego. Find the cause and we're out of here. Ależ będzie teraz drążył. Dobre. Tak, czyli nadal mamy tą rekonstrukcję. Tu się coś dzieje. Gdzie ja mogę wejść? Tutaj. The gel's flammable. There may have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I need to find the source. James, don't fucking ignore me. Ja cię kręcę. I on będzie teraz na własną rękę to robił. Co to jest? Ej, jaki gadżet? Ej, nie, no to jest dobra giera. To jest dobra giera, ludzie. To jest coś nowego wreszcie. X-ray pozwala prześwietlać obiekty. No niby tak jak w Batmanie, ale to wszystko manualnie robimy. Fajne. Przytrzymaj LT i podążaj za wiązką kabli, aby znaleźć generator. Gdy odnajdziesz generator, wyceluj w niego, trzymając wciśnięty LT, aby go zeskanować. Dobra, coś takiego. A, i tu mamy przewody. Czyli tak, żeby to po przewodach poszło. Patrzcie, jakie fajne. To jest mega. To manualnie robimy. Dobra, może coś tutaj. A może być jeszcze tamto rozgałęzienie. Jaka muzyka? Nie, tu już nic chyba, tak? Dobra, tu już nic z tego przewodu. Idziemy dalej. Też nic, to idzie na dół.
jestem pewien, czy do końca tutaj. To idziemy tu. Ten jest taki grubszy ślad. Well, I can see you're having a great time. Right. Pewnie, że się bawimy dobrze. Imersja na maksa jest. Zobaczmy to. Tu będzie do góry szło, a te wiązki... Wydaje mi się, że do góry będę musiał. Chociaż tu się coś dzieje. No. Pod podłogą. No dobre. Właśnie jak na takie detektywistyczne rzeczy, to fajnie, że to robimy. Imersyjnie, naprawdę. Fajnie, fajnie. Someone set up the short circuit. Kara, what are you doing? This is a murder, Chief. Not an accident. 100% sure. I don't want to hear another word out of your mouth. You're going to drop whatever shit you picked up. To write a clean report about a tragic accident. Got me? You pronounced murder wrong. I'm not asking. Tell him. All he was supposed to do was pull Green's Icarate. End of story. Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. It's just an Icarate, all I thought. Surely Kara can't fuck up something that simple. Nie ma tu czego wyciągać, jest wszystko spalone. Trying to tell you, there's no Icarate to pull. Green's got oxidized. It's a homicide. And it's staring us in the face, like it or not. Now I can look into this and... It's not our case. Write it up as a suicide. Oh, it's a suicide now. I thought it was an accident. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. No pewnie ten jest zamieszany w to. No możliwe, że ten jest zamieszany i wziął chłopa, który ma przysługę. Bardzo możliwe, nie? No zobaczymy. No fajne przewijanie. Przyciśnij mocniej, aby przyspieszyć rekonstrukcji. Cable acted like a fuse. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Dobra, jakieś ślady? Tutaj. Wybuchu drzewa. Robimy fotę. O, jakaś liczba jest. Some kind of emblem? It's starting to get interesting. Someone carved this date long ago. What's up with the data? Check the encyclopedia. Dobra, mogę tego jeszcze rekonstruować? Nie, idziemy po prostu tu. Jakiś wąż. Green was holding this bottle before he died. Coś tu musi być. Unique taste of our gin. Juniperus communis, passion, respect. Looks tasty. Okay. I jeszcze coś tu może być? Ej, ale jest niesamowity klimat. Nie no, chyba tyle, co? Analiza, jeszcze tu. Someone tried to smash that glass before the explosion.
cracked it and left a handprint. Oh, odcisk dłoni pasuje do ciała Greena. James, you've got to stop this. Gdzie tam? On tym żyje. On tego nie odpuści. What's he doing? Oh, you're finally paying attention. Great. So, now the question is, did Green try to crack open that plate with his own forehead, or did somebody else use Green's forehead like a ball peen hammer? Ciekawe, zaraz sprawdzimy. He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was here. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Would you just let that drop already? What's done is done. No point in picking at it. Nie no. Wait. We're not going to work like this. There's gotta be at least a baseline of trust here. Yeah, well, that's all well and good, except we're running out of time to figure out how the tree got set on fire. So, come on. Chop chop. Shit. What happened? The fuse is just blew. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment and pop. Blow fuses. No, tu jest spalony. There you go. Nie, to jest aroganckie. Turned on the emergency lights. I wonder what the chief would have to say about that. Don't thank me. And for fuck's sake, get a move on. Dobra, co możemy zrobić? Tutaj coś się dzieje. Coś tu wystrzeliło. Dobra, tu jeszcze go widzimy. Probably some kind of relic. To the relic. Always auspicious winds. Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad hit off this thing. I wonder if he's the best friend now. I wonder why a gift from Green is in his own home. Dobra, tu mamy tych kumpli. On był w środku. Którą mamy godzinę? Jedenasta. Chyba tyle. Coś tutaj ma do powiedzenia? Panie, co z tym zegarkiem? Match to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut himself as he jumped. Dobra. Maybe. You learn fast. Nie, musimy trochę pochwalić, ale spoko jest ta Sara. Kurde, ale nim wiucha. He fell from there. If he cut himself on the railing, there should be blood on it. Dobra, idziemy. Bardzo ciekawe, ta muzyka też cały czas klimat buduje. Coś tu mamy? Coś tu na tej barierce. Someone must have pushed him. Daj rekonstrukcję zdarzeń. No trace of blood on the railing. So he didn't cut himself here. This is weird. Jesteśmy w nowej banieczce. Jest jakaś krew. Tu może coś znajdziemy. So he was leaning against it? Looks that way. Jedziemy dalej. No nawet ta minigierka jest ciekawa. They came from this side. They? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. Grzebał przy rekonstrukcji, ciekawe. Information to find
other one. O, kurde, znają się na rzeczy. No, nie ma go tutaj. They fought. Somewhere in there, the attacker slipped the rope around Green's neck. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed him. Dobra, tu się przytrzymał. Co mamy? Mamy jakąś drugą stronę medalu? To. Może tutaj. Wait. There's a blood trail here. He must have gotten cut before the hanging. Do you have a UV lamp? O. UV jest szkodliwe, no na pewno. Don't leave home without it. Dawaj lampę. Kolejny gadżet, niesamowite. Sztos. Lampa UV pozwala odkryć ślady na różnych powierzchniach. Bardzo dobre, bardzo dobre. Jak to ma być taki przygodowy, powiedzmy, thriller detektywistyczny. I możemy jeszcze w tym brać udział. Super. No to sprawdzamy. Taki Batman. Tu jest coś innego, nie? RH+. No nie, to też jego. More like he's begging for mercy. Dobra, mamy banieczkę nową. Another trace of blood. Hit it with the UV lamp. Jasne. Podoba mi się to. Tutaj wszędzie krew i do tego miejsca. Aha. No dawaj, dawaj, panie Green. You think he deserved what he got? I do. And it still wasn't enough. Shit. Sounds like you hated his guts. Oh, please. Już prawie mamy całość, nie? Tak, musimy zrekonstruować całość wydarzenia. Tutaj coś na tych plecach było, czy w ręce? Tu. He's got something on his clothes. Some kind of chemical? Huh. The reconstructor's coming up goose eggs on its composition. Must be rare as shit then. Coś rzadkiego. Może coś od tego zabójcy. It stretches across the floor. I'll switch to UV. No tak, ja tą substancję od razu widziałem, ale dopiero teraz ją możemy zanalizować. Co to jest? Nieznana substancja. Coś ty grzebał, chłopie. Tutaj, transformator. Coś tu wybuchło? The cables are torn out. Same as the one around Green's neck. You think he did it? I think someone made him do it. Hmm. No już końcowa, końcowa historii. Kurde, takim kablem się związał. Ale jaja. I think it all looks exactly the way the perpetrator wanted it to. Seriously? You're repeating yourself. Daj jeszcze tutaj. There's something here. Wąż. James? I've lost visual. Will you come back?
On ma wizję z tą substancją. Tak, jak tą substancję dotyka, to ma wizję żony. You don't want to know. Whatever. The feds are on their way there, so consider this a heads up. If they find you, I don't fucking know you. Are you... You're serious? We've been friends for fucking decades and you're gonna hang me out to dry? Tamten jest zamieszany w to, albo ktoś mu kazał to ogarnąć. They're coming. Time to clean up. Sarah, if we're gonna keep working together, you're gonna have to promise me something. What? I've been honest with you from the beginning, and I need you to never do anything behind my back again. We clear? James, okay, as long as you keep being honest with me, I've got your back, okay? From here on out. Then we've got a deal. Yes, now, come on, move before they bust us. Ej, ale wiecie co? Ona może być też na przykład jakaś podstawiona. Ale no będę współpracował. Będę współpracował. Nobody even know I was here. A, okej. Rekonstrukcja. I'm gonna leave a mess after all. Nobody will even know I was here. Nie, dawaj do końca. Dobra. Użyj rekonstruktora do zatarcia śladów lub nie. Czyli tak, teraz możemy sobie wyjść. W tym momencie, bo jakbyśmy dali troszkę wajchę do przodu, to coś już by było ruszone. Ale nie chcemy ruszać, nie? Ale ciekawe by było sprawdzić, co by się stało. Pewnie by nas powiązywali z tą sprawą. Fajne, fajne, naprawdę fajne. Leave the body of a dead god on the flaming Mount Olympus. Time to go back to the underworld he cast us all into. In the gut of a body not my own, I can feel this case is nothing but trouble and heartache. And even worse, it's personal. A lit cigar pressed against a wound that never heals. That's me. A second time I've seen Icarite completely melted. Just when I got a little better at forgetting the first one. Drugi raz dopiero. No to jest takie podsumowanie. Ruszamy dalej. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!